Dzień dobry, Darek Machowski, witam w programie Gość Dnia Radia RSC, a ostatnio miałem ogromną przyjemność wybrać się z mikrofonem do Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa w Skierniewicach. Z kim porozmawiałem i na jaki temat? Posłuchajcie tej rozmowy. Jestem w Liceum Ogólnokształcącym imienia Bolesława Prusa w Skierniewicach, a ze mną są uczniowie. Dzień dobry, jak masz na imię? Ja jestem Agnieszka. Piotrek. Szymon. Z której klasy jesteście? Wszyscy jesteśmy z klasy politechnicznej, czyli pierwsza E-Matwis. Co takiego ciekawego wydarzyło się ostatnio? W jakim projekcie bierzecie udział? No to otworzymy razem projekt Cosmic Dishes. To jest projekt realizowany w ramach Olimpiady Zwolnień Historii. I głównymi planami, celami tego projektu jest promowanie diety planetarnej oraz strategii Zero Waste w naszych social mediach. Już zaplanowaliście coś? Tak, napisaliśmy już do potencjalnych sponsorów, partnerów o współpracę. Zrobiliśmy już parę postów, filmów. Gdzie to można znaleźć? Można to znaleźć na Instagramie, YouTubie, Facebooku oraz mamy własną stronę internetową. Co trzeba wpisać, żeby Was znaleźć w takim razie? Wystarczy wpisać Cosmic Dishes. Mamy też stronę internetową, o której wspomniał Szymon i nazywa się www.cosmicdishes.pl. Opowiedzcie mi troszkę więcej o Cosmic Dishes, bo sam jestem bardzo ciekawy, na czym to wszystko polega. Chcemy uświadomić ludzi, czemu warto jeść w zgodzie z planetą, czemu warto nie wyrzucać wszystkiego, tylko dać im drugie życie, tym produktom drugie życie. I chcemy zrobić coś dla dobra planety, żeby była w lepszym stanie. Od razu, gdy usłyszeliśmy o Olimpiadzie Zwolnień Historii, właśnie, która polega na tym, żeby tworzyć projekty społeczne, pomyśleliśmy, że będzie świetnym pomysłem to, aby w niej wziąć udział. I właśnie tak powstało Cosmic Dishes. I teraz w ramach projektu publikujemy różne treści, na których też wstawiamy nasze własne przepisy oraz ich wykonanie w formie filmików, które wlatują tak naprawdę na YouTube'a i na Instagrama, także na TikToka i Facebooka. Chciałeś brać udział w takim projekcie już wcześniej? Bo nie wiedziałem o takich rzeczach, o takich projektach, ale dowiedziałem się i myślę, że jest to bardzo fajny sposób na udowodnienie sobie czegoś, że można coś zrobić. Nie tylko tak stricte wiedza, tylko... Też praktyka. A ty? Tak. W tym projekcie bardzo dużo się nauczyłem, robienia strony, jeśli chodzi o postowanie też na Instagramie, o algorytmy, więc na serio się bardzo dużo nauczyłem, a o takich projektach też nie wiedziałem, więc się dowiedziałem. Jeżeli wchodzimy na stronę, tak, tutaj sprawdzamy Cosmic Dishes, co ciekawego znajdziemy? Na stronie Cosmic Dishes możemy zobaczyć informacje o nas, kim jesteśmy, co robimy. Na stronie też są umieszczone różne nasze przepisy oraz podlinkowane są różne nasze social media, na przykład Instagram, YouTube, TikTok, na których właśnie można znaleźć różne filmiki wykonania naszych przepisów oraz same dokładnie przepisy. Coś ciekawego już robiłeś, jeśli chodzi o przepis? Jeżeli chodzi o przepisy, jeszcze nie robiłem, ale to na pewno zrobię. Nawet mama mi mówiła, żebym zrobił. A kolega? Ja też niczego nie robiłem, ale na pewno też zrobię, bo mamy bardzo dużo tych przepisów i mamy przepisy różne. Mamy od dla śniadań, mamy dla obiadów i mamy po prostu też przekąski same. Jasne, czyli w fazie projektu wszystko, a ty już coś też robiłaś? Ja już robiłam makaron z pesto z bazylii, który też się pojawił u nas na YouTubie i na TikToku. Wojtek, którego akurat tutaj z nami nie ma, właśnie też go wykonywał, co jest nagrane i pięknie pokazane. Szymon też świetnie zmontował filmik, który można już zobaczyć na naszych social mediach. I co? Ja myślę, że wszystko jest smaczne. My też... staramy się wstawiać takie posty z przepisami, które są jak najbardziej dobre do zrobienia. Nie ma jakichś bardzo skomplikowanych składników, czy nawet w trakcie procesu gotowania nie ma czegoś takiego, że tam jest, nie wiem, coś bardzo trudnego do zrobienia, tylko jest naprawdę przystępne właśnie dla młodych osób, ale też dla starszych. Jaka jest różnica pomiędzy tym, co widzicie teraz, co powiedzmy wasi koledzy, koleżanki, no, jakieś dania jedzą, a tym, co wy im proponujecie? To znaczy różnica też polega między innymi na tym, że my się opieramy na założeniach diety planetarnej. Jednym z założeń takiej diety jest właśnie to, aby na przykład ograniczać produkcję mięsa czerwonego. Mięso czerwone i jego produkcja wiąże się z podwyższoną emisją dwutlenku węgla do atmosfery, co niekorzystnie wpływa właśnie na naszą planetę, a my staramy się ją jak najbardziej ograniczać. I na przykład nasze dania już nie będą zawierały zbyt dużej ilości takiego mięsa, tylko właśnie stawiamy na bardziej zdrowe produkty, na zdrowe odżywianie się. Troszkę mięsa jednak będzie. Tak, oczywiście, że będzie, tylko że będzie bardziej ograniczone, może w ten sposób. A ty na co dzień mięso jadasz, czy nie jadasz? Jadam. Plus coś do mięsa? Tak, ty jem też warzywa, owoce. A twoje ulubione dania? Musiałbym się zastanowić, ale chyba byłyby to jednak mimo wszystko bez mięsa. Takie prostsze naleśniki, co można szybko zrobić jednak z dzieciństwa jakoś. A twój kolega?
Będę szczerym, ja bardzo dużo jem mięsa, bo jestem sportowcem, więc od razu jakiś kurczak z ryżem czy coś takiego, to jest głównie moje ulubione danie. Czyli jak słyszę, pewnie będziesz też w tych przepisach umieszczał coś takiego dla osób, które są bardziej aktywne tutaj fizycznie. Będę się starał po pierwsze, żeby to było jak najmniej kalorii oraz żeby było jak najwięcej białka, pomimo tego, że nie umieszczamy tam bardzo dużo mięsa. A co robisz, jeśli chodzi o sport? Tak zapytam, bo to moja działka sportowa akurat, jeśli chodzi o redakcję sportową radia. Jestem koszykarzem klubu Ósemka Skierniewica. Jak idzie Ósemce? No, w tym sezonie w miarę dobrze, w zeszłym sezonie bardzo dobrze, piąte miejsce w kraju, lepiej być chyba nie mogło. Świetnie. Rzucasz czy bronisz, czy rozgrywasz? Ja jestem głównie broniący, bo mając 1,98 m w wieku 14 lat, to jednak jako broniący spełnia swoją rolę. W tym sporcie się to na pewno przydaje, co zresztą widać, proszę Państwa. Natomiast ja wracam oczywiście do Waszego projektu. Jak to w ogóle się stało, że właśnie wpadliście na taki pomysł, żeby właśnie wziąć udział w czymś takim? Ktoś Wam podpowiedział, czy to jest tak, że sami chodziliście i się zastanawialiście, a może by coś w życiu takiego zrobić? Właściwie to pomysł zainicjowała pani, nasz opiekun projektu, pani profesor Aleksandra Daciów, która właśnie nam pokazała, na czym polega Olimpiada Zwolnieni z Teorii. I w sumie od razu wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić jakiś projekt, żeby coś zmienić w naszej Polsce, nawet na świecie. I tak powstało Cosmic Dishes. Wybraliśmy sobie format projektu reklamę społeczną, tematem jest ekologia. I tak to się stało, że mieliśmy od razu program partnerski z Lidlem i dzięki temu od razu mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić właśnie Cosmic Dishes, który jest naprawdę innowacyjnym pomysłem. Jasne, ja tak się zastanawiam, bo mówicie o czymś takim, chcecie trafić do jak największej rzeszy odbiorców, stąd pewnie też rozmowa właśnie ze mną, żeby Państwo, słuchacze, rzeczywiście zerknęli na to wszystko. Kojarzy mi się jedno jeszcze, bo to jest tak, to jest olimpiada, czy Wy rywalizujecie w jakiś sposób? No bo olimpiada kojarzy mi się ze swego rodzaju rywalizacją. Rywalizujemy na pewno na polu tych projektów. Musimy stworzyć jak najlepszy, musimy jak najlepiej trafić do ludzi, musimy zyskać jak najwięcej odbiorców, partnerów i sponsorów i też musimy zgromadzić chyba 3000 zł w naszym projekcie i to też jest jednym z wyznaczników sukcesu. Szymon się zna na rywalizacji doskonale. Znam się i to dobrze, ale jeśli chodzi o takie projekty, pierwszy raz po prostu uczestniczę w czymś takim, jest to też dla mnie coś nowego. Tutaj padła kwota 3000 zł, już taką kwotę zebraliście. Czy to jeszcze chcecie i prosicie, zachęcacie osoby, żeby właśnie wpłacały pieniądze? Kwota jeszcze nie jest zebrana, ale założyliśmy naszą zbiórkę na pomagam.pl, nazywa się Cosmic Dishes i bardzo bylibyśmy wdzięczni za jakąkolwiek wpłatę. Zbieramy właśnie te 3000 zł, aby zyskać punkty za nie, które potem się przekładają na wyniki w olimpiadzie. A to jest tak, że cały czas trwa olimpiada, kiedy będzie finał? Olimpiada się kończy, proces realizacji 23 kwietnia. Miesiąc później jest wielki finał Zwolnionych z Teorii, ale my jako projekt możemy go dalej kontynuować i wstawiać dalej posty, nawet po skończeniu jego. Świetnie, natomiast powiedziałaś, że 23 kwietnia, czyli niewiele czasu, a macie już połowę kwoty zebranej, czy troszeczkę mniej, czy więcej? Myślę, że na pewno mniej niż połowa to jest kwoty, bo dopiero co zbiórka tak naprawdę ruszyła, ale pełną parą chcemy jak najwięcej pieniążków zebrać, żeby właśnie nawet na działania projektowe to nam się przydało, na kupowanie składników czy opłacanie różnych, na przykład jakichś billboardów w mieście, aby po prostu promować nasz projekt. Czyli tak naprawdę chcecie trafić do każdego, kto nawet ma tą przysłowiową złotówkę, żeby wpłacił, tak? Dokładnie. Próbujemy trafić do każdego, ponieważ nasi beneficjenci są dla nas najważniejsi. Podsumowując naszą rozmowę, jeżeli jestem zainteresowany, otwieram laptopa, komputer, czy dzisiaj ten mały komputer, który zwany jest różnie, bo już nie mówimy nawet telefon, tylko iPhone i tak dalej, i tak dalej. Co mam wpisać? Cosmic Dishes. Tylko? Tylko. COSMICY, DY I SYCHY E SY. Powinna wyskoczyć strona internetowa oraz nasz kanał YouTube. Jeżeli strona się nie pojawi, to po prostu www.cosmicdishes.pl. Na YouTubie filmiki, na stronie przepisy, tak? Dokładnie. Na Instagramie też stawiamy i przepisy, i filmiki. Na Facebooku również. I myślę, że wszystko jest jak najbardziej przejrzyście pokazane. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję. Trzymam kciuki. Bardzo dziękujemy. Piotrek, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.
No i Szymonowi dziękuję również. Dziękuję bardzo. Wysłuchaliście programu Gość Dnia Radia RSC. Za uwagę dziękuję. Darek Machowski.